Dzień dobry, sobota, 30 dzień marca, u nas przygotowania. Dzień dobry, widać mnie? Aha, myślę, że coś się pomyliło z datą, nie? U nas przygotowania pełną 30. parą. Tak, 30. Proszę bardzo, tutaj baby upieczone. Marzena robi terinę. Oczywiście przepis na terinę u nas znajdziecie. Jest to obłędne, powiem wam. Z tego, co pisaliście w roku ubiegłym, to pierwsze znikało na waszych stołach. Naprawdę, to jest bardzo dobre. Takie orzeźwiające, bym powiedział. To w ogóle nie jest takie... No, połączenie serka z wędliną, ale naprawdę... Z warzywami. Tak, warzywka. Można sobie też... No, ja daję rzodkiewkę i szczypiorek. Można też ogórek, ale ja zawsze... Ja nigdy nie dawałam, dlatego że ja się obawiam, że ogórek jest za bardzo, wiecie, taki... Włodnitym. Tak, i... No i jakoś mi nie pasuje po prostu. A to już mam tak wypróbowane, że... Tak, no i teraz także teraz to pójdzie do lodówki i na jutro jak znalazł. Na śniadanie. Ja wam zaraz tu przypomnę przepis na terinę, a jeszcze co do bab, to jednak wczoraj nie udało mi się wyrobić, tak jak mówiłem, w czasie, bo zakładałem, że o 23 będzie wszystko gotowe. Niby było wszystko gotowe, ale zanim ostatnia baba wyszła z piekarnika, to była praktycznie pierwsza w nocy i już nie robiłem lukru, były przykryte przez noc, więc teraz będzie robiony lukier. No ale wyszły piękne. I tu jeszcze ten kawałek ciasta, ja z tego sobie ukroję do święcenia, wiesz, Marek? Tak, tu słuchajcie, taka reszta została z baby. No i zrobiliśmy z tego ciasta taką jedną. Jajka w cebuli gotowe. Kiełbaska gotowa. Ale jeszcze będzie robić tą kiełbaskę, wiesz, którą? Białą. Ale to nie na dzisiaj. Nie na jutro. Na jutro, ale to ja sobie ją odmrożę i dopiero zamarynuję, żeby jutro rano przed śniadaniem zrobić na świeżo. Tak, tak, także tu się tak dzieje. A tu ścielanko dla króliczków, które za chwilę go dostało. O, już spokojnie, temperatura ok. Zatem teraz króliczki dostaną ścielanko. Nie wiem, jak tam chęci. Cześć towarzystwo. Słuchajcie, róbcie od wczoraj, jak Michała się zrobiła klatkę. Tak pilnuje klaty. Dżordżuś. Dobra. Tu panowie, proszę, ścielanko. Króliki niechętne coś. No. Ja biorę się za swoje śniadanie. I jeszcze w międzyczasie będę robił ten lukier, żeby to mi się ładnie wszystko stężało i muszę uprażyć te migdały. Płatki migdałów. O, a Marzenka tu jeszcze proszę. W międzyczasie demontuję napinacze. Tak, to one nie są, te serwetki tym razem nie są krochmalone. To jest zwykła... No i też się ładnie naciągnięte. Naciągnięte. No i ta jedna powędruje na nasz koszyczek. Muszę go wydobyć. No bo wykrochmalona by była za sztywna i nie układałaby się ładnie, wiecie, na kształt tego koszyczka i tak ona wygląda. Może tu wzór będzie fajniej widać. A tu jest ta druga serwetka. Dobra, to teraz słuchajcie, wróćmy do pogody, bo jak widziałem 22 stopnie pokazuje aplikacja, chociaż niebo u nas jest tak lekko zaciągnięte. Ale nie, ja ci powiem, słuchałam prognozy pogody i muszę ci powiedzieć, że mówiono o tym, że jeżeli na południu Polski zobaczymy niebo takie lekko szarawo, raczej żółtawe, no to znaczy, że to jest piach, który idzie z nad Sahary. Mhm. Taka była, już tak kiedyś było. Taki był przekaz dzisiejszy, więc być może to jest z tym związane. I jest ciepło, jest bardzo ciepło. 22 stopnie w aplikacji. No to naprawdę. A tu jak patrzę na naszym chłodnym balkonie, bo już tak jak mówiłem, on jest zawsze chłodniejszy niż ten pokazuje. O, 21,5, no to też ciepło. No, zapowiadają się ciepłe święta i suche chyba. Także ja biorę się teraz za lukier, za prażenie migdałów, za śniadanie. Wam życzymy miłego dnia, widzimy się później. A i już przypominam teraz, że dzisiaj, a dokładnie z dzisiaj na jutro śpimy o godzinę krócej. Ja o tym bym zapomniał, tylko przypomniała mi moja mama. No, także dzisiaj niestety, jak pójdziemy spać o 2, to tak jakbyśmy spać o 3. Dzisiaj śniadanie jest do skoku. Proszę bardzo, robi się lukier. Już przygotowany cukier, puder, cytryna, jajka umyte, zdezynfekowane spirytusem. Jeszcze będą parzone na wszelki wypadek, bo to wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Tu już migdały się prażą w piekarniku. Za chwilę będę musiał je wyciągnąć, żeby mi się nie przyjarały. No i będzie się działo. Baby będą ładnie oblane lukrem, posypane płatkami i będą prima sort. No. To Marzenka chce wziąć do świecenia, znaczy nie całą część tej babki, także też muszę ją przygotować. No, robimy. I jeszcze pytacie, co z zajączkiem? Otóż zajączka nie robiliśmy wczoraj z tego ciasta drożdżowego.
bo stwierdziłem, że jest za gęste, ta forma nie jest aż taka duża i gdzieś mi się tam to nie rozejdzie i wtedy wyjdzie taki zdefektowany zajączek, więc zrobimy go dzisiaj z ciasta na babkę marmurkową, bo one jest bardziej lejące, takie wiecie, delikatniejsze, a to jednak drożdżowe, to potem trzeba było kombinować, a gdyby ta forma była duża, to inaczej, a ona jest dosyć mała, dużo szczegółów i obawiałem się, że to nieładnie będzie wyglądało, więc dobra, nie będzie zajączka drożdżowego w tym roku, a będzie jaki? Marmurkowy? Lukier przygotowany, cytrynowy, baby gotowe, tu ładnie uprażone migdałki, więc zaczynamy chyba od tej, tylko to sobie na wszelki wypadek muszę odsunąć, no i lejemy, powiem Wam, przepyszny lukier, cytrynowy, gęsty, on ładnie za chwilę, o tak, tu na bogato, o, jedna baba, druga, trzecia, czwarta, no i tak to leci, nie? A, proszę, piękne będą, a jakie dobre, powiem Wam. No przepięknie to wygląda, pachnie wspaniale, to połączenie drożdżowego ciasta z takim lukrem. I ona, słuchajcie, długo jest w stanie wytrzymać, ta baba. Tak. Ona się nie suszy przez ten smalec właśnie. No, jemy ją i jemy, nie? Znaczy, jak ona troszeczkę nawet się przesuszy, to potem spokojnie z jakąś kawusią, nawet z mleczkiem. Ona się nie zdąży przesuszyć u nas, to jest ten sezon. Może Ci jeszcze wystarczy na tą? Nie, no wystarczy, spokojnie, to jeszcze lukru a lukru. Chcesz całą? Nie, no tutaj sobie tak polej przez środek, o, wystarczy. No, jeszcze muszę użyć. Tak, no oczywiście. Wam, że ja ten lukier to uwielbiam, matko. A przepis na lukier też jest na naszym... Ale słuchajcie, bardzo banalny skład. Profilu. Szklanka cukru, pudru, jedno białko i pół soku z cytryny. Tyle. Oczywiście wow. Jajko dobrze wymyte, żeby nie było potem... Tak, dziecię. Tutaj jeszcze zobacz, masz jakieś placuszki. To jeszcze jest dużo. Wszystko zasłonimy. O. No, pięknie. Dobra. Muszę. Co? Rewelacja. Może teraz? Dobrze, to teraz czas na dekoracje. Ale bardzo ważne, żeby te płatki migdał były uprażone. One są wtedy bardzo chrupiące. A wiecie, co najbardziej lubię? Jak tu do środka tego dużo wpadnie. Z tym lukrem się ładnie potem połączy. O. To potem to wyjadać, nie? Takie rewelacja. Migdały w tym lukrze. No, super. Dobra, się podkurza. No tak, pewnie, bo tu z wiecie. Czego jest ale chodzi o to, żeby było... No, ciało. Wszystkim nałożymy tych migdałów jeszcze. No tak, tu jeszcze to wszystko sobie zużyjemy, także smaczne będą. Teraz troszeczkę to zastygnie, a potem część ukroję do koszyczka, a te trzy baby pójdą do rodziców i jedna dla nas. No, bo żeby nie było, Marek tradycja zrobił... Tradycja musi być zachowana. Tak, tradycja zachowana, ale baby gotowe, pokaż, no przepiękna. Pokaż, do środka zajrzymy. Uuu, tu też na bogato. Tak, rzeczywiście, no, powstały trzy baby. Faktycznie jest to pracochłonne, czasochłonne na pewno, bo to wyrasta i znowu mieszasz. Średnio półtorej godziny traci się na samo wyrastanie. Ale chwila, zobacz, tu jeszcze zostało tyle migdałów. No to, ty no to może ja do swojej wykorzystam, dobra. Przepyszna. A tutaj jeszcze ostała się cebula, z której były gotowane jajka. Zaraz się jej pozbędę. Dobra. Lukier obłędny. No jasne. Lukier obłędny, wszystko obłędne. Dobra, ja i dupa rośnie. Dupa rośnie i biorę się śniadanie, bo jeszcze nie zdążyłem zjeść. No właśnie, bo lukier był ważniejszy. Nie, no jeszcze jeden raz ten rzut na te piękne baby. Jak chcecie, róbcie. Nie tylko od święta. Zdążycie dzisiaj zrobić. Spokojnie, na jutro będzie jak znalazł. No też. No to do dzieła. Marzenka już się krząta, coś tu przygotowuje, zajrzyjmy. Akurat mi się ona mrozi, ta białka kiełbaska. Tu już koszyczek przygotowany. No, ale jeszcze nie. Ale jakie piękne figurki. No, baranek to jest tradycyjnie, a tu takie było kupione przeze mnie dodatkowo. To jest? To jest zajączek, nie? Z Matko, ja myślę, że to jakiś niedźwiedź. I tu kurka, szczęśliwe jajka wysiaduje, no. Tu wędlinka. A te kieliszki niech Was nie zmylą. Chrzan będzie masło, pieprz i sól. Z pieprzem zmieszana, także oj, najważniejsze. Jeszcze chleb. Tak, i chleb właśnie. I pieniądze. No, ja już to mówiłem w tamtym roku. U mnie moja ciotka zawsze robiła,
zawsze do koszyka na spół dawała pieniądze i nigdy nie brakowało. I myślę, że ta serwetka będzie idealna. Ideolo, coś zielonego, cykniemy i pięknie. A ja w tym czasie przygotowałem już pojemnik na naszą babę wielkanocną, żeby ładnie sobie tu mogła stać, nie kurzyć się, nie suszyć. O, a tu chlebek. To jest ten, który kupiliśmy ostatnio, wiejski, bardzo dobry. No właśnie teraz chciałem ją otworzyć. Teraz? Tak. No jestem ciekawy, bo ta poprzednia była rewelacyjna, jak domowa. Marzena, co ci chciałem otwierać, ale ja pokażę, jak to jest zabezpieczone od spodu. Ja ją chciałam wczoraj otwierać. Ło, nie, no to nożyczki jakieś. Tak. Otwieramy? No otwieraj to. Myślisz? Ja, da ci nożyczki? No tak, bo to trzeba przeciąć. No. Także tu widzicie, przygotowania pełną parą idą. Ja jestem ciekawy, słuchajcie, jutro na śniadanie taka... To jest w ogóle dziwny zwyczaj, bo kiełbasa pieczona na śniadanie, ale smakuje obłędnie po prostu. Oj, mnie ta nawet widać w tyle. Że jest translator. Ale co ty tłumaczysz, Marzena? Kolomba pera cioccolato, czyli Kolomba przetłumaczył jako gołąb, ale dobra, powiedzmy ciasto... Gołębie. Babka, no, coś tu jest ukrytego. Z kawałkami czekolady i kandyzowaną gruszką, oblaną białą czekoladą i chrupkami czekoladowymi. No myślę, że ta wersja będzie najlepsza, za chwilę ktoś napisze, o co dokładnie. Ale kaman. Czemu Kolomba, gołąb? Dobra. Coś jest na rzeczy. Dobra, moje podniebienie to odczai, myślę. Ja tym tak rzucam, ale mi tutaj zapachniało już. Jak tak, no, czekoladowo zapachniało. Może najpierw, no trzeba to bardzo ostrożnie zrobić. Ale ty to tak robisz, szybkie... że... Ale tu nie było, przecież tu była chyba kartka po polsku. Nie było. Aha. To tak wygląda. Jeszcze tak zapakowane. No troszkę popękała czekolada, ale to nie szkodzi. A. Marzenka rozpakowuje, ja słuchajcie i po jakiś talerz. No bo o, a tu talerzy nie ma, Marzenko. Jak to nie ma talerzy? A no, to mamy talerz. O, mam. Nie, bo na dużym chcę ją położyć i tu słuchajcie jest duży talerz. Tylko go muszę, że tak powiem, wyłowić. Talerz jest, nóż jest. Marzenka już widzę tu. Oj, coś ty mi za nóż przyniósł. Dobra. No jestem ciekaw, jak smakuje. Ja tak ukroję jak kawałeczek tortu. Mhm. Ło. No to nie jest nóż do tego, Marek. To musi być taki nóż. Dobra. Ale to nie to poczekaj, ja sobie niszczę, ale myślę, że ty ją tu położysz. Ja specjalnie taki talerz wywaliłem. Tak, no mówiłam ci o małym talerzyku. No wygląda ładnie. Ciekawe, jak smakuje. To jest ta z tego typu. Tak jak ta ostatnio? Pa, czy nie? Pa. Coś. Pa coś. Dobra. To ja słuchajcie, teraz sobie spróbuję tutaj gdzieś z boczku ustawię i porównamy z naszą drożdżową. No jest ciasto bardzo delikatne. Porównania, ej. Ale delikatne ciasto. To jest pierwsze miejsce. Nie, tamta była lepsza. Ta poprzednia. Ta ma po prostu lekką kwasowość jakąś. To chyba wynika z... Taki posmak dziwny. Kandyzowców. Nie wiem z czego. No taki, no jest... Dobra, bo dobra, szału nie robi. Tamta była dużo lepsza. Było czuć droższe. Słuchajcie, no ta to wygrywa. No. W konkurencji bab drożdżowych. Najsmaczniejsza. Już podzielone. Jeden kawałek do babci Wasi weźmiemy, drugi do babci Lusi. Nam to zostanie, bo i tak tego całego byśmy nie zjedli. A na spróbowanie będzie każdy miał. No i do tego te baby wielkanocne, nasze domowe, które jak Marzenka powiedziała są najlepsze. Dobra, ja teraz to pakuję. To akurat pójdzie na talerzu, więc będzie dobrze. Dzisiaj na obiad zupa jarzynowa i jak ktoś jeszcze ma ochotę, pierogi ze szpinakiem i fetą. Tak. Bardzo dobre te pierogi są. Bez omasty, z masłem. Tu już Michasia z Marzeną przygotowała koszyczek. Prezentuje się bardzo pięknie. Serwetka to już w ogóle obłędna. Zawsze była taka kupna, nie? A teraz proszę, swojska, domowa. Swojska serwetka. No tak, no sama zrobiłaś, to wiesz co to znaczy, to jest taki wkład, że głowa boli. No tak, handmade. Prawdziwy. Także popatrzcie, tu już wszystko przygotowane, chleb, baranek, jajka, sól, no wszystko to co trzeba. I szynka, kiełbasa, babka nawet. Krzan. I kasa. Marzena tego zwyczaju nie zna. Nie, ja nie znam tego. U mnie się tak robiło, no i tak zostało. Każdy ma swoje zwyczaje, także teraz bierzemy się za obiad, pyszna zupka jarzynowa.
na start. Króliczki już w swojej klatce, w swoim domku. Krzesła na stole, podłoga będzie jeszcze myta. A my już się powoli wybieramy. Powiem wam, byłem na dworze ze śmieciami. Tak ciepło, że stwierdziłem, że idę w krótkim rękawku i bez rękawniku. Matka, że mi się fryzura jakoś leksza zaburzyła. Także idziemy, jedziemy, koszyczki przygotowane, wszystko, baby zabrane. Michasia gotowano, muszę pokazać, słuchajcie, jak pięknie wygląda. Proszę bardzo. Także idziemy, a jak pachnie, nie wiem, czy ona się tam spryskała, ale pachnie obłędnie. A Marzenka jak pachnie? Bardzo ładnie, wiosennie. O, proszę, rodzinka w komplecie. Dobra, idziemy. Jesteśmy na miejscu, powiem wam, pięknie to mało powiedziane. Ludzie wyszli z domów, pełno ludzi na rowerach i w ogóle na spacerach, no bo w taką pogodę siedzieć w domu, to aż powiem wam, że żal. Także my teraz idziemy, jeszcze będzie spotkanie z babcią Basią i potem wracamy do domu dalej gotować. Znaczy Marzenka się przejmuje kuchnię. Ja wczoraj robiłem babę, a Marzena dzisiaj chociaż jej pomogę zjeść kiełbaskę. My już wracamy z kościoła i proszę bardzo, spotkanie z babcią Basią. Dzień dobry, witam państwa. Życzę wszystkim, którzy mnie oglądają, zdrowych, pogodnych, szczęśliwych świąt. My się do tego dołączamy, jak zwykle. Nastąpiła też mała wymiana. A co tutaj reklamówce może być? Ciekawe, czy babcia Basia zdradzi. Sosik tatarski. O, proszę. Babcia dostaje od nas babeczkę. Babę wielkanocną, a w zamian słoiczek sosu tatarskiego, bez którego świąt wielkanocnych nie byłoby. Tradycja. Oczywiście przepisik u nas też jest. Ale myśmy nie robili, bo taki był podział u nas. I kto tu został przyłapany? Babcia Basia się przyglądała, co tam zostało nagrane i jak wypadła. Musiałam to skomentować. Uważaj, synu, bo ja wiem, ja wszystko widzę. To co? Czas na wymiany baby. Proszę? Czas na babę. No babcia czeka. A, bo Michaśka sobie fotkę jeszcze zrobiła i teraz słuchajcie, baba. Pierwsze wrażenia. Chociaż babcia już widziała na pewno na Instagramie, nie? Ale babcia, ja to nie raz. No wiem, ale wiesz, no co roku jest chyba inna, nie? Tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Marzenko, przepraszam. Proszę sobie ocenić. Ale piękna. Talerz do zwrotu. Talerz do zwrotu, tak? Talerz do zwrotu. Tak, bo tam lukier troszeczkę się... I jeszcze tam jest ta włoska babka, nie? Tym dałaś? Tak, tak, jest drugim tym. Jaka włoska? No taka, no kupiliśmy, ale średnio smakuje. No one mi w ogóle nie smakują, jak mam być szczera. No, a ta ci też nie smakuje? Nie, te są rewelacyjne, właśnie, bo to mogę mieć nawet 2 tygodnie. Tak. Ona wytrzymuje u ciebie 2 tygodnie? U mnie tak, bo Marian zje, ale nie przepada. Ja... Proszę, kawka dla Marzenki, która właśnie teraz przygotowuje vloga na jutro. Czarna bezkofeinowa? No. Bardzo dziękuję. A tu? Tak, vloga robię. A tu już przygotowuje się moja kawa, kofeinowa, biała. No ale oczywiście do kawy być musi, proszę bardzo. Czy wy to widzicie? Jaki kolor? Jaki zapach? Jaki smak? Jaka porcja, o! Nie, no porcja taka ładna, nie? Tu już baba nasza przełożona. Proszę bardzo, na takiej ładnej paterze, przykryta, nie kurzy się. Tutaj święconka, trochę dekoracji. O, ale to już nie są dekoracje, tylko tu Marzenka przygotowała sobie jajka, masło i kakao na swoją babkę. Tak, częściowo jeszcze muszę kilka rzeczy dołożyć i... Ale chyba troszkę proporcje zmienię, żeby trochę więcej ciasta wyszło. Na zająca. No. Także zająca dzisiaj zobaczycie. O, nie wiem właśnie, co z tego... A jak później zrobimy babkę, znaczy Marzenka zrobiła i tu pomogę, wiecie, ogarniać to wszystko, to będziemy marynować kiełbaskę, która będzie się następnie piekła jutro i będzie pyszna na śniadanie. Powiem wam, ta kiełbasa to jest obłędna. Jak macie surową, białą kiełbasę, koniecznie zajrzyjcie sobie, zróbcie, bo jeszcze do jutra... Można ją po upieczeniu później odgrzewać sobie też. Bez problemu. Dzień spokojnie, nie? Pewnie, można na przykład dzisiaj upiec, a jutro tylko do piekarnika włożyć, żeby się odgrzała i tak wybornie smakuje. Może być na śniadanie, jak przyjdą goście, jak tam chcecie. Zresztą będziecie widzieć, jak będziemy robić. Dobra, to teraz czas na kawę i babkę. Słuchajcie, teraz się okazało, że wtopa na całego. Wtopa. Wszystko kupione. Jeszcze pokazywałem. Gadka, sratka.
Bo ma, ja też, słuchajcie, kilka osób pisało, a co ze złotą babką? I wiecie, ja tak mówię, o co chodzi, jaka złota babka? A Marzena mi teraz mówi, ty, ale miała być złota babka, złoto kupione. No jest kupione, w szafce leży. Ja o niej zupełnie, słuchajcie, zapomniałem. Może uratujemy jeszcze na tej? Nie, na tej już nie uratujemy, bo jest zlukrowana. No trudna. Trzeba złoto do innego przepisu, o. Nie no, coś zrobimy. Kiełbasa złota. Złota kiełbasa. No i widzicie, i tak się zapomniało, sorry. Wielkie sorry. Bardzo przepraszam, aż mi przydusiło. No, przepraszam bardzo. Ale to jest wtopa na całego. Proszę bardzo, ciasto w formie. Ciasto w formie. Pisaliście, żeby wysmarować masłem i zrobić bułką tartą, ale już to było wszystko, że tak powiem, w środku. Ale miejmy nadzieję, że to się ładnie, słuchajcie, wszystko odczepi, odklei. Także ja teraz to wkładam do piekarnika. Marzenko, gdybyś mi tylko otwarła... Ojej. Jedną ręką to warto. Dam radę. Ja dam radę, spokojnie, no. Marzenko. Piekarnik 170 stopni, pieczemy około godziny. Nie, królika, nie zająca, czy co to jest? Myślisz, że nie? Uważaj na rączki. No nie, jego nie, no bo to jest mniejsze dużo. Ale i spoko. Źle włożyłam. Dobrze, to nie ma znaczenia. Dobra. Nic się mu nie stanie. Dobra, czekamy godzinkę i będziemy widzieć, co będzie. Nie. No i powiem tak, uratowaliście sytuację. Ktoś wpadł na genialny pomysł. Ja bym znowu nie pomyślał o tym. Bezcenne. Ale to wam zdradzi Marzenka. Mieliśmy przed chwilą informacje bezcenną jak złoto. Wasze pomysły są zawsze niezawodne, często ratują. Ale to jest świetny pomysł. To jest pomysł wręcz genialny. Jedna z was napisała, a może by tak, ten złoty to zając. No i to jest świetne. Pamiętasz? Czy królik? Zając. Zająca zrobimy złotego. Tak. O, ale to Marek, ty go będziesz ozłacał. Nie no, się musi wystudzić. Tak, ale żeby on wyszedł. Żeby mu się ucho nie urwało. Ja nie wiem, czy on wyjdzie z tego piekarnika w całości, czy upieczony. Dobra. Tymczasem do marynaty kiełbasianej czosnek. Kiełbasiane sushi. Cebula, kiełbasa. A ja już wam pokażę. Proszę bardzo, tu już przygotowane złoto. Prawdziwe 24-karatowe złoto. Jadalne. Będzie czekało, ale to jest świetny pomysł. Naprawdę. Ale jej, wiesz co musi... Wprowadziłem teraz małe zamieszanie w domu, bo powiedziałem Marzence, że musi coś znaleźć i urwało mi kafelkę. Marzena, musisz znaleźć czerwoną wstążkę, której nie mamy na pewno. No złotą mam. Nie no, złoty do złotego to średnio, ale czerwona do złotego, to by był taki prestiżowy zając, powiem no wam. No dobra, zaraz będę czarować. Marzenka, słuchajcie, jak tylko zrobi kiełbasiane sushi, idzie i nurkuje w swoich czeluściach, ja wiem. Odchłaniach. O, tu już coś razem, wiecie, wykombinowałeś z Michasią, chyba mają. No, coś się coś na... I powiem wam, to będzie wyglądało pięknie. Złoty zając, czerwona wstążka. Na jutrzejszy dzień, Marzena, idealnie. Dobrze, oby wyszło wszystko. Wyjdzie. Nie jak szydło. Mówię wam. Z worka. Nie wyjdzie jak szydło z worka, tylko wyjdzie. Jak on już rośnie tam pięknie. Tak? Już poszedł do góry. Baba też idzie do góry. Tak się prezentuje kiełbaska zamarynowana. Teraz wystarczy ją tylko zafoliować, chociaż mamy te takie folie, kupiłem. Właśnie, zrobimy folię, te osłonki do lodówki na całą noc. Jutro rano, o matki wielki Marek, na półtorej godzinki do piekarnika i powiem wam, będzie idealna kiełbaska na śniadanie i będzie też na kolację i będzie następne śniadanie, a smakuje, bo nie. W ogóle cały tłuszcz się wytopi z niej. Ona jest taka wtedy primasa. Także to jest akurat dzisiaj dzieło Michasi. Tak, Michasia przygotowała marynatę. Dobra, leciutko to ja wymieszamy. Idę po tą nakładkę. Jestem ciekawa, jak to będzie pasowało. Idealnie. Myślisz? Tą największą Michaśka byś musiała podać. Nie to od mamy. To moje takie, ja tam mam. Aha, takie. To takie, wiesz. Bo tam jest taki, taka, ten, nie tak, taki kołnierz. Dobra. Ślinka już cieknie. Dobra, to jedziemy z tym. Idealnie pasuje. Faktycznie, no. No i to jest ciebie nawet praktyczniejsze niż to twoje. Proszę, jaka buźka uśmiechnięta. No, dobre jest, bo ono właśnie ma taką... Ten kołnierz. Tak jak mówisz, taki kołnierz. I on dobrze trzyma, nie zjeżdża. Tutaj, no, to teraz do lodówki na całą noc. Proszę bardzo, tak się prezentuje zajączek. Pokryty 24-karatowym złotem jadalnym.
No wygląda to, powiem wam, w kamerze bardzo ciekawie, na żywo jeszcze lepiej. Oczywiście wszystko można zjeść, co też uczynimy jutro. Dzisiaj to już tak zostanie. Do jutra. Tutaj jest ta baba wielkanocna, która już była dzisiaj wiele razy pokazywana. A tu, proszę bardzo, marmurkowa baba, babka, przygotowana przez Marzenkę. Ona też jest jeszcze ciepła, więc musi się przestudzić. No i ten zajączek, oceńcie sami, czy jest ładny, czy nie. No mnie się podoba bardzo, Marzence też, Michasi również. Także wydaje mi się, że sytuacja została uratowana. No bo jak wiecie, miała być baba wielkanocna złota, nie wyszło, skleroza. Skleroza, na to człowieku nic nie poradzisz, no. Tak to już jest, ale dzięki wam udało się to uratować, powstał ten zajączek wielkanocny. My się z wami żegnamy. My się z wami żegnamy, życzymy do miłego wieczoru, dobrej nocy i pamiętajcie, niby jest 22, ale na nowy czas już jest 23 praktycznie. Godzina do przodu idzie i dzisiaj śpimy o godzinę krócej, ale co tam, jutro wielkanocna niedziela, świętujemy, także do zobaczenia jutro. Jutro oczywiście startujemy od śniadania wielkanocnego, także zapraszamy. Dzień dobry, niedziela. Dzień Wielkanocna dobry. Niedziela. Wspaniałą nowinę do was niosę. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwy zmartwychwstał. Wesołych świąt wam życzymy. Zobaczcie, teraz u nas już stół prawie gotowy. Kiełbaska biała już. Minutki. Upyka. Ona już po prostu jest tak pięknie przypieczona, a pachnie. Chyba Marek dlatego wcześniej wstał. Nie, godzinę wcześniej, ale spoko. Tak? Wyspałem się. No bo ja już bym chętnie śniadanie zjadała. Także za chwilę siadamy. Ale zaczynamy. Jeszcze 10 nie ma chyba. No już. Jak to nie? Już jest po 10. Ja tutaj kątem oka 9, patrzę. O, no tak. Właśnie. Także jest świątecznie, jest niedziela. Ja warto się pokażę. Tak, i radujmy się. Proszę bardzo. Kiełbaska już się do nas odzywa. Uśmiecha. Co to się nie chce pokazać? Pięknie wygląda, cudownie pachnie. No, siedziała 1,5 godziny. Czyli norma. No, ale naprawdę. Uważaj. Pięknie się wypiekła. Ja jeszcze tę cebulkę z marynaty też dodałam. I ona bardzo fajnie się przysmażyła. To nakłucie powoduje, że tłuszcz też wypływa, no jest pyszna, ale najpierw będziemy się dzielić jajuszkiem, oczywiście zgodnie z tradycją. Nie no, jajeczkiem. Dobra, a tu proszę bardzo, stół przygotowany, pięknie wszystko zastawione. Co my tu mamy? Święconka na tym talerzyku, wszystko co potrzeba, oczywiście jajko, podstawa, sos tatarski. Sałatka jarzynowa, terina, proszę bardzo, tu się ładnie prezentuje. Oczywiście też jest na słodko, mamy babę wielkanocną, naszego złotego zająca, kurki. Tutaj jest babka marmurkowa, no i kiełbaska, która za chwilę wyląduje na naszym stole wielkanocnym, proszę bardzo. O, no to możemy już praktycznie zaczynać, wszystko przygotowane, ładnie się prezentuje, humory dopisują. Jeszcze chrzanik. A, chrzanik, no chrzanik to podstawa. A taki dodatkowy, bo tutaj jest ten ze święcenia. Ale to za mało tam, będzie. Ja jak... myślę, że to jest porcja mikro. Stacyjna, ale... Dobra, no to słuchajcie, jeszcze musimy zacząć tradycyjnie. Oczywiście muszę zacząć od pogody, jest pięknie, jest ciepło, chociaż niebo jest zachmurzone, ale na naszym balkonie, proszę bardzo, stopni 20,5, także takich świąt wielkanocnych już dawno nie było. Szekspirowska kawa. Śniadanie było przepyszne. Nie, to jest Beethoven. Nie, to jest Mozart. Tak, ty masz Mozarta. Wziąłeś mi Szekspira. Ja mam Szekspira, tak wyszło po prostu. I tu piękne babki przegląd. Przekrój, proszę bardzo. Którą bierzesz, Marzenko? Bo Michasia sobie już wybrała. Postawiła na tego, marmurka. No marmurka, a ja wezmę, bo to jest święcona, nie? Tak, to jest ta drużowa. No to ja się tą poczęstuję. A ja spróbuję z każdej po kawałeczku, bo taka tradycja, tak nakazuje, więc smacznej kawy. Gotowi, ubrani, idziemy. Idziemy na świąteczny obiad. Dzisiaj do babci Basi, jutro do babci Lusi. Panowie już świętują
u siebie w domku. Rupert się wyleguje, George patrzy nerwowy, no ale jak to George, nie? No co zrobić, George'uś? Także dzisiaj świętujemy u jednej babci, jutro u drugiej babci. Marzenka już gotowa, Michałaśka też przygotowana, proszę bardzo. I... Marzenka, proszę Idziemy. Bardzo, jak pięknie ci się wygląda. No Mareczku, ja nie lubię Czas jest, ja też nie spóźnię. Ja mam tradycyjnie ostatnio piecki. A ja koszula widzisz. Ale patrz, jaki fajny pasek. On będzie pracował. Pracuje, bo wiecie, świąteczny... A ja skórzany taki... sobie założyłem. Najgorsze, o, co może nie, być. Nie, Marek, to trzeba wszystko takie, wiesz, że... Świąteczne. Baba wchodzi, mazurki wchodzą i tak dalej. Rolatki wchodzą. Rolatki pieczyste i tak dalej. Nieważne co, no ale czasami, słuchajcie, to jest tak, że człowiek jest tak najedzony, nie? A w święta przeważnie tak jest. A przychodzisz i patrzysz, a to takie fajne, a to takie smakowite, a potem, ale ja się najadłam. Nie ma źle. Także widzicie, Marzenka w sukience, ja w koszuli, święto, święta w pełni, że tak powiem. Idziemy. I Marzena jeszcze mi tu mówi, słuchajcie, o butach coś, proszę, jakie szpice. Marek, wiesz co, tymi butami można? Wiem, tańczyć. Ale teraz, no właśnie zauważyłam, że dużo jest, czyli musi być w modzie to, bo dużo takich fasonów jest dostępnych, z takim szpicowatym zakończeniem. No jest to i wygodne i nie. To jest wygodne? To trzeba oczywiście znowu wliczyć sobie troszkę większy tam o pół centymetra, but. Tak. Bo wiadomo, że tutaj nam się sporo zwęża, nie? No powiem ci dzisiaj, to jest jakiś ten, no, pokaz mody. Jak się spóźnisz, to nie dostaniesz... obiadu. Idziemy. Proszę bardzo, żurek świąteczny. Ale do tego oczywiście będzie chrzan. Ja bym prosił jeszcze troszeczkę, bo ja to lubię z chrzanem. Także takie co. A to niespodzianka jest, bo w sumie nie było powiedziane. Dzień dobry. No bo specjalnie. Dzień dobry, witam Państwa. Wesołego Alleluja. Dziękujemy. Dobra, także jemy obiadek smacznego. Proszę, wiecie, czas na tort. Ale jaki tort? Oczywiście zrobiony przez dziadka Mariana. Proszę bardzo, niespodzianka. Taran, taran. Stricte świąteczny. Nie wiem, co tu są za... Tu jest coś napisane. Lat, ale co to jest lat? 46. To, że niby moje? Aha, ty widziałaś, Michasia? Co? 46 lat. Ja to teraz dopiero widzę. Aha. No proszę bardzo, jaki piękny, nie wiem jaki smak, powiem wam. Co to za smak? Nie wiem, Marek, niespodziankowy. Taki niespodziankowy. No, ale pięknie wyszedł taki torcik, no. Proszę, urodzinowy tort, nie no. Wszystko co dobre, szybko się kończy, wracamy. Było bardzo miło, na jedzenie powiem wam, no bo jak to na święta. Ale powiem, taka niespodzianka, wychodzimy. Krótki rękawek, a tu ciepło, Marzenka. Tak, bardzo ciepło. Przyjemnie taki wieczór, jakby letni wieczór, a to jeszcze marzec. Ale ja słyszałem wczoraj w telewizji, że to mamy takie termiczne lato teraz już. Tak. Pod koniec marca. No, ale to jest znowu, wiecie, takie dziwne przesunięcie i niepokojące. No, ale jest jak jest. Wracamy i widzimy się w domu. Było bardzo fajnie.